Gdyby ławki potrafiły mówić, to ta w parku na Warszawskiej Ochocie opowiedziałaby nam o rozdziale w historii polskiej muzyki, w którym pojawił się elektroniczny chillout, a na scenę wkroczył poważny zawodnik, który jest w grze do dziś. Zanim jednak dotarł na szczyt 20 lat temu, w tym właśnie parku, na tej ławce, Andrzej Smolik udokumentował na zdjęciu spotkanie z Nowiką, a później zabrał się do pisania własnej historii. Po dwóch dekadach wracamy więc do początku, do wspomnień Smolika i osób, które w różnych etapach towarzyszyły mu w tej muzycznej drodze. Andrzej Smolik był znany do tej pory głównie ze współpracy z Wilkami i Kasią Nosowską, ale powoli przestaje być bohaterem drugiego planu. Wszystko dzięki jego solowej płycie. Andrzej, jakbyśmy sobie spróbowali przypomnieć, znaczy ty jakbyś spróbował przypomnieć, jaki był ten pierwszy skład Smolik Live, zbieżny, rozumiem, z gośćmi z płyty, prawda, pierwszej? W ogóle chyba pierwszy koncert, który był, się odbył, to był taki właściwie live act chyba. Nie pamiętam, w jakimś klubie, którego już dawno nie ma. I chyba byłem sam. I sobie uświadomiłem, że jednak to nie jest dobry pomysł, bo to był taki moment, że taki DJ-sko-life-aktowy, że jeden gość to też mogło być interesujące, ale ja to właściwie robiłem tak, że miałem zwykły odtwarzacz kompaktowy i to taki nie DJ-ski nawet, tylko taki, wiesz, po prostu zwykły z szufladą i drugi odtwarzacz i musiałem zamieniać płyty i to jakoś ze sobą sklejać, ale się szybko okazało, że ten blat był blisko mojego brzucha i jak podchodziłem, żeby tam się wychylić albo coś sprawdzić, to albo zagrać na instrumencie, bo jakiś instrument, to włączałem eject. Wiesz, kilka razy wyłączyła się ta muza i po prostu smutne to było. No i uświadomiłem sobie, że trzeba to zrobić bardziej na poważnie. No i na pewno było tak, że dołączył Bogdan Kondracki jako drugi instrumentalista, wokalista. Mieliśmy takie super urządzenie, ja to gdzieś kupiłem na kole, czy w jakimś takim, na jakimś tam takim targu, pchli. Taki jakby DJ-ski sampler, który spowodował, że tak połowa brzmienia tego live actu to właśnie opierała się na tym, bo Bogdan to wrzucał swoje wokale i jakieś fragmenty muzy i jakby skreczował tym. Przedziwne urządzenie, już potem nigdy go nie widzieliśmy, ono się zepsuło i jest nie do kupienia. No i byłaś ty, Gasiu. Był też Yahya Azim Irani, irański śpiewak i instrumentalista, który grał na santurze, czyli takich cymbałach. No i to była taka irański. Nasza gwiazda w zespole, prawda? To była gwiazda, on po prostu miał świetny kontakt z publicznością i był dość egzotycznym jednak widowiskiem. No i co? I to był trzon. Czasami dołączał do nas Artur Rojek, wtedy kiedy mógł albo chciał, bo to już była trudniejsza logistyka. Na płycie śpiewa jeszcze Waldek Kasperkowiak, który chyba tylko dwa razy z nami wystąpił, jest Larry OK UGW, z tego co pamiętam, to zagraliśmy z nim tylko jeden koncert gdzieś przed Bjork. No jeszcze jedna ważna bardzo rzecz, że był z nami Cukierek, który robił nam wizuale i to była jakby nieodłączna część jakby całego performance i właściwie bez Cukra nigdy nie graliśmy, bo to było nie do wyobrażenia. Andrzeja poznałem dzięki Robertowi Sadowskiemu, gitarzyście Kobonga, który powiedział, że jest taki jeden koleś, który robi niesamowite rzeczy z elektroniką i zaprosił nas do... Andrzej zaprosił nas do siebie. To było moje pierwsze spotkanie z Andrzejem. Andrzej jak zwykle zrobił herbatkę zieloną. Niewiele pamiętam, bo to było 25 lat temu już, ale było super. Kilka miesięcy później zacząłem się bawić z elektroniką, robić jakieś demówki i stwierdziłem, że dotarłem już do ściany, że muszę to z kimś skonsultować. Przypomniałem sobie o Andrzeju. No i odważyłem się zadzwonić do niego. On zechciał się ze mną spotkać. I to był właściwie początek naszej wieloletniej przyjaźni, bo później obserwowałem go, jego proces dochodzenia do właśnie solowej płyty, solowej wspaniałej kariery. Moja współpraca z Andrzejem Smolikiem to bardzo ważny czas i to jest taki moment, w którym wszystko dla mnie się zaczęło tak naprawdę.
Nie zapomnę, kiedy Paweł Jóźwicki, który prowadził CC Records, zasugerował, żebym pojawiła się na jednej imprezie domowej u niego, bo miał być właśnie Andrzej i powiedział, że dobrze by było, żebyście się poznali. Potem się okazało, że Andrzej już wiedział z kolei od Pawła i słyszał utwór Futra, Where's the Love, i zaproponował, żebym spróbowała swoich sił, żebym wymyśliła linię melodyczną, wokal i tekst do utworu, który później stał się Tea Time'em. Byłam bardzo podekscytowana, naprawdę. Dopiero zaczynałam, to były moje początki, a tutaj Andrzej Smolik, który już współpracował z Kasią Nosowską, no naprawdę to był dla mnie już ktoś. I byłam bardzo szczęśliwa. Pamiętam, że pracowałam nad tą piosenką jakoś przy użyciu kasety magnetofonowej. Nagrywałam się chyba normalnie na jakimś tam magnetofonie. I spodobało się Andrzejowi to, co wymyśliłam, tylko powiedział, wiesz co, ale jak przyjedziesz do mnie do domu, to inaczej, inną frazę zrobimy, dobrze? No i to tak naprawdę jego był pomysł, żeby ta zwrotka była taka charakterna, taka z pazurem. Regress to regress, żeby to było tak fajnie podzielone, tak trochę na przekór temu rytmowi. I myślę, że w tym naprawdę tkwi wielka siła tego utworu. Red light, drum, laughter in the dark, deep blue sofa, automatic bell door. I później ten melancholijny refren. Twoja muzyka jest porównywana do francuskiej muzyki elektronicznej. Jak ty się do tego ustosunkowujesz? Podoba mi się francuska muzyka elektroniczna i to dobrze. 20 cars and 20 nights, 99 songs about love. Jakby zamierzenie było takie moje, kiedy to robiłem, żeby nie było jakoś specjalnie ciemno, ciężko, żeby móc się trochę zrelaksować przy tej muzyce, żeby po prostu nie sprzedawać maksymalnej psychodelii jakiejś ludziom. No i ta praca w studiu u Andrzeja to była dla mnie szkoła życia, bo ja pierwszy raz pracowałam z kimś, kto pracuje na takich małych detalach, kto traktuje głos, przynajmniej wtedy tak było, teraz może inaczej, Andrzej pracuje, traktował głos jak kolejny instrument, czyli to nie było tak, że ja sobie zaśpiewałam zwrotkę i tyle, ja ją śpiewałam ileś tam razy, on wybierał te najfajniejsze momenty, kiedy ten głos najfajniej brzmi, sklejał, później czasem się nagrywałam na jakimś, pamiętam, dodatkowym jakimś takim rekorderze, żeby ten dźwięk jeszcze był inny i on to nakładał, chórki, no bardzo, bardzo dużo tak naprawdę pracy nad, wydawałoby się, prostym utworem. Just this time, let's rewind, make it happen. Don't you see, life's a dream coming true now. Koncerty Andrzeja miały nie tylko ten cel promocyjny, ale przede wszystkim były spotkaniem ludzi, którzy się lubią i szanują nawzajem. Wiem, że nawet kiedy organizatorzy nie płacili za dobrze za koncert, to Andrzej płacił nam normalne garze, spaliśmy w bardzo dobrych hotelach, spędzaliśmy super czas. No, tych imprez nie za bardzo pamiętam, bo po prostu to był jeszcze okres, kiedy piłem alkohol. No i przy drugiej płycie dołączyła Mika, tak? A już później jeszcze z Kuba, z Kasia Kurzawska. To są jakby takie z tych pierwszych. Ale to już parę lat potem, tak. Tak. I Victor Davis jeszcze. Victor Davis też. Owszem. Sun kissing my face, what a place, camera play, slow chase, no pace, just me, being me, and you, being you, and the lonely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Hey, what a day, hey, it's okay, hey, come and play, it's your lucky day. Hey, what a day, hey, it's okay, hey.
hey, come and play, it's your lucky day. Ba-da-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa, ba-da-fa-fa-fa-fa. Ja byłam, tak jak powiedziałam, świeża, nowa w Polsce. Byłam troszkę przestraszona, byłam nieśmiała bardzo. I pamiętam, że Andrzej stworzył genialną, bardzo przyjazną, bardzo taką na luzie atmosferę, co mnie bardzo spowodowało, że można być kreatywnym i być sobą. I bardzo mnie urzekł tą swoją taką osobowością bardzo przyjazną. Mieliśmy różne przygody. Powiem, że ja wspominam ten czas trochę wariacki. Było dużo balangowania, dużo zabawy, dużo przygód w różnych miast. Nawet udało nam się raz pojechać do Japonii i przez 12 dni, ileś tam, jak długo tam byliśmy, po prostu imprezowaliśmy dzień w dzień, muszę tak się przyznać i powiedzieć. I łaziliśmy po tej Japonii i po prostu wszystkie moje wspomnienia takie były, szczególnie z tego wyjazdu, zabawa, przyjaźń, wygłupiania się. Trochę chaotycznie było nieraz. Ja czułam się już na tych koncertach jak ryba w wodzie. Było genialnie, było po prostu genialne i trochę przesadzaliśmy, przyznaję, ale to było potrzebne na ten czas. Na ten czas 20 lat temu. Naiwna byłam chyba troszkę też w tym okresie, trochę bardziej nieśmiała. I first met Andre when I played in Poland. I was invited to play at the Iguana Bar, and Smolik was actually in the audience. And I think a few days later we met for a coffee and we spoke about maybe doing some collaboration, maybe me singing on an album. And that was the first time I'd ever met him. Yeah. I think the interesting thing about working with Smolik was it was very kind of open, and he had a kind of very much a world view on music and trying different things, obviously inviting someone like me from the UK. So it was very interesting. The concerts were always fun, always really free. You know, you could kind of, it was never really structured too much for me. It was kind of just do what you want to do, you know? And apart from the heavy drinking, which I did, which, which stops me remembering most, it was really, really good fun. No właśnie, i teraz wiesz, tak tutaj z każdym, z kim nie rozmawiamy, to wszyscy wspominają ten czas jako naprawdę pełen naprawdę przygód, fantastycznej atmosfery, ale to jest bardzo duże podkreślenie tego waloru przygodowego właśnie, że to zawsze nie było tylko wyjazd na koncert, tylko znacznie coś więcej. No to było dawno temu i byliśmy w sumie młodzi, bardzo młodzi i no co, jak się jest młodym, to się szuka przygód właśnie. I po to też się wyjeżdża, nie tylko żeby zagrać koncert, ale żeby coś przeżyć ponad to. I to się chyba udawało czasami. No tak, ale myślę, że to też wynikało z twojej natury, no takiego po prostu dbania o to, żeby to było też od strony właśnie takiej towarzyskiej ciekawe. No miałeś takie po prostu podejście też do tego. To się wyczuwało. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle muza jest chyba po to, żeby poznawać ludzi. Trochę siebie, ale trochę też ludzi. I nie wyobrażam sobie po prostu, żeby nie eksplorować świata, jakby mając takie narzędzia, wiesz, w swoim orężu. I jak najbardziej, no, szukaliśmy po prostu kontaktu z ludźmi, tak. Wrażeń, nowych odkryć, przyjaźni, to, po to, żeby iść do przodu. A że była to bardzo barwna grupa, to nudy nie było nigdy. To był chyba koncert w Krynicy, gdzie graliśmy wspólnie z tam były Wilki z Iomy i wtedy się jeszcze nie poznaliśmy. Wiem, że ale wtedy się spotkaliśmy, a ja wtedy pierwsza z Andrzeja zobaczyłem na scenie. A takie poznanie to było w 1994 roku.
Andrzej był, przyjechał do nas na sesję nagraniową pierwszej płyty Mysłowic do Radia Łódź. Grał na instrumentach klawiszowych, grał na fortepianie, grał na akordeonie i jeszcze na kilku różnych instrumentach, które gdzieś tam miał w zasięgu ręki, bo Andrzej gra na różnych instrumentach. I ja to spotkanie zapamiętałem bardzo dobrze. No generalnie jakoś tak szybko załapaliśmy wspólny przelot. Zapamiętałem też Andrzeja też z powodu, jaki przyjął do nas, jak był ubrany wtedy. To pamiętam, że byłeś w piżamie, nie? Przyjął w piżamie, wyszedł z samochodu, golfem przyjechałeś, nie? Tak, czerwony golf. Czerwony golf, gość w piżamie. Do tego buty takie normalne, takie z dziurkami. To u nas na Śląsku się mówiło, że szkoty. Wszystko pamiętam. No i to była super sesja. Z tej sesji wszystko zostało, co tam zostało zarejestrowane i to był nasz początek, a potem nasza znajomość się zintensyfikowała. Rozmawialiśmy z Arturem o tym, jak to się stało, że nagraliśmy piosenkę 50881 i ja nie pamiętam, Artur też dobrze nie pamięta, jak do tego doszło i w jakich okolicznościach, a dlatego pewnie nie pamiętamy, że wtedy spędzaliśmy ze sobą sporo czasu, widywaliśmy się, mieliśmy dużo więcej czasu niż teraz, tak mi się wydaje. I to powstało zupełnie naturalnie pewnie. Puściłem Arturowi się w tym malutkim studyjku. I zaczęliśmy po prostu proces. Nie wiem, czy zrobiliśmy to w ciągu jednego dnia. Pewnie musiał być jakiś czas, żebyś napisał tekst. Mhm. Ale... Ja pamiętam, że ten tekst to była taka jakby inna wersja tekstu, który pisałem pod kątem innej piosenki, do zupełnie czegoś innego, ale generalnie zasada była taka sama, żeby powtarzać cały czas w liczbach różne, opowiadać w liczbach o różnych rzeczach. Tamten tekst nazywał się Karl Markstadt, a potem zmieniliśmy go na 50881, dodając jakby coś, co lepiej sprawdzało się w Andrzeja muzyce. W przeciwieństwie do brzmienia i ciekawych rozwiązań produkcyjnych, tytuły płyt artysty nie zaskakiwały odbiorców. Smolik, Smolik 2, potem 3 z pupą słonia na okładce i 4. Wreszcie The Trip i wspólny album z Kevem Foxem. Nazwy krótkie, a lista gości coraz dłuższa. Kasia Kurzawska i Tomek Organek jako Sofa. Natalia Grosiak, Gaba Kulka, Skubas. We can turn back the time, just blow the dust away. Feeling drawn by desire. Z Andrzejem poznaliśmy się przy okazji promocji albumu Tricks of Life Nowiki. Było to bodajże w klubie Punkt, albo jakoś tak, w jakiejś takiej piwnicy. Była tam Kajach z razem z Tomikiem Grewińskim i właśnie ze Smolikiem i chyba się spodobało Andrzejowi brzmienie mojego głosu, bo zaprosił mnie do stałej współpracy, więc po nowikowej drabinie przedostałem się zgrabnie z Lublina do Warszawy i tak oto w tej Warszawie jestem już kilkanaście lat, już nie liczę ile lat, ale tak, to była moja pierwsza taka poważna propozycja zawodowa, którą przyjąłem. Zresztą też bardzo nobilitująca, bo pamiętam, że parę tygodni przed tym spotkaniem miałem okazję w takim klubie pod hipnozą, nie pamiętam nazwy, koncert Andrzeja, fragment tego koncertu zaobserwować i zrobił na mnie wrażenie swoją taką światowością. It's crazy. Dreams amaze me. Strange dreams, love dreams, hate dreams.
Miałam okazję współpracować z Andrzejem przy naprawdę bardzo różnych projektach. I Andrzej jest osobą taką zbliżoną do mnie charakterologicznie, ponieważ jest introwertykiem z jednej strony i jak się z nim pracuje w studio, to jest też bardzo pracowitym człowiekiem i zawsze mnie cisnął ostro, zawsze cisnął mnie ostro, bo wiedział, że tam gdzieś jest jakiś większy potencjał i nigdy nie odpuszczał. Natomiast koncertowo to jest zupełnie inny Andrzej, ponieważ jest osobą niezwykle ciekawą, jest człowiekiem, który bardzo dużo przeżył, bardzo dużo koncertów zagrał, bardzo dużo zwiedził. Ja bym powiedziała o nim, że to jest taki człowiek anegdota i nigdy nie wiadomo, co nowego odpali. I no, tych historii jego, z jego życia naprawdę mieliśmy okazję bardzo dużo usłyszeć. Myślę, że on mógłby naprawdę śmiało napisać książkę, która byłaby bestsellerem, ponieważ ma przebogate życie, jest człowiekiem niezwykle ciekawym. I też te jego opowieści są bardzo barwne. Gdy rozmawialiśmy z Kasią Kurzawską, ona, zresztą inni też do tego odnoszą się, ona cię określiła jako człowiek anegdota. I rzeczywiście dla osób, które cię słabo znają, możesz być taką osobą lekko wycofaną, spokojną, ale jak jesteś w odpowiednim towarzystwie, to uwielbiasz się rozwinąć, jeśli chodzi o opowiadanie historii. I pamiętam, że wtedy, kiedy jeździliśmy busem, to były najczęściej historie związane z swoją młodością w Świnoujściu, z twoimi trasami z wilkami. No i potem gdzieś tam już mnie nie było na tych kolejnych koncertach późniejszych. Czy też te anegdoty z kolei z naszego tego czasu gdzieś pojawiły się w twoich opowieściach późniejszych? Czy gdzieś zatrzymałeś w głowie jakieś takie historie? Oczywiście zawsze jest trudno je przytoczyć na zawołanie, prawda? Trudno mi przytoczyć, ale też wiesz, jakby te najsmaczniejsze po prostu historie jednak są bardziej insiderskie albo przynajmniej takie, które nie powinny paść jakby w tu i teraz, bo one najlepiej smakują, jeśli się opowiada w busie albo wiesz, po koncercie na biesiadzie, a nie w telewizji. Dwie pierwsze płyty Smolika z 2001 i z 2003 roku ukazały się nakładem wytwórni CC Records, której założycielem był Józek, czyli Paweł Jóźwicki. Trzeci album w 2006 roku wydał Kajaks, dowodzony przez Kaję i Tomika Grewińskiego. Andrzeja Smolika poznałem przez Roberta Gawlińskiego, którego poznałem przez Andrzeja Pawła Wojciechowskiego. I to było w latach 90. Andrzej dołączył do zespołu Wilki. Bardzo tam pasował, był kolejnym takim ładnym, wyjątkowo dobrze wyglądającym mężczyzną. Potem spędziliśmy ze sobą chyba jeden wieczór w miejscowości Rabka, gdzie występował zespół Wilki, Kajf i Myslowic. Tak też doszło do brzemiennego w skutki spotkania Andrzeja z Arturem Rojkiem. Myślę, że od razu byłem w nim zakochany. Tak mi się wydaje. Najbardziej zakochałem się w Andrzeju w roku 98 albo w roku 99, kiedy wyjechałem w jakąś podróż służbową do jakiejś radiostacji załatwiać jakąś super ważną sprawę, której oczywiście nie pamiętam. Tak była ważna. I wtedy jadąc na to spotkanie, słuchałem płyty Good Morning Spider zespołu Sparkle Horse i byłem tak poruszony i wstrząśnięty tą płytą, że wiedząc o tym, że Andrzej jest jakieś 80 km dalej na jakimś koncercie z Wilkami, postanowiłem do niego zadzwonić wieczorem, zapytać, czy coś robi. On był po koncercie, a ja byłem po tej pracy. Więc wsiadłem w samochód i pojechałem do tej miejscowości, nie pamiętam jakiej, to 80 km, tylko po to, żeby puścić mu to Good Morning Spider w samochodzie. Usiedliśmy jak dwie ciocie przy zaparowanych szybkach, słuchaliśmy tego, rozmawialiśmy. Byłem przeszczęśliwy, że jest ktoś, z kim mogę się tymi swoimi doznaniami, uwagami, wnioskami, przemyśleniami po prostu podzielić. To było pod klubem Między Nami w Warszawie. Kajaks, początkujący Kajaks, miał wtedy swoją siedzibę na Szpitalnej 1, na 6 piętrze z widokiem właśnie na Kamienice Jabłońskich i na Między Nami. I pamiętam, że to było takie miejsce spotkań muzyków branży modowej, stylistów, projektantów.
Często ja tam jadałem lunche i pamiętam, że na którejś z imprezek między nami stałem i stał Andrzej. Ktoś z naszych znajomych, nie pamiętam kto, podszedł, przedstawił mi Andrzejowi i powiedział, że byłoby dobrze chyba, gdybym zajął się sprawami Smolika. I mi się to bardzo spodobało, od razu się zgodziłem. Ja wtedy pracowałem tylko z Kają, byłem jej menadżerem i spodobało mi się, że fajnie by było móc zająć się też właśnie i reprezentować interesy Smolika. I tak to się zaczęło. Andrzej Smolik jest jedną z niewielu postaci w moim życiu, o której myślę niezmiernie ciepło i właściwie to się nie zmieniło od 25 lat. Jest też jedną z niewielu osób, która zawsze odbiera telefon, co jak sami wiecie nie jest zbyt częste i myślę, że po prostu tęsknię za nim. Czyli pracujemy z Andrzejem już 20 lat. Jak zaczynaliśmy, to było o tyle ciekawe, że ten projekt, pierwsza płyta Smolika bardzo wyróżniała się, tak na naszym rynku polskim. W zasadzie nikt tak nie grał. Co ciekawe, wokół Andrzeja zgromadziła się grupa bardzo fajnych artystów. To był chyba taki jeden z pierwszych w Polsce, o ile nie pierwszy, projekt producencki, gdzie producent zaprasza różnych artystów, nie tylko na płytę i nie tylko na jeden koncert, tylko jakby ten projekt żyje, gra trasy koncertowe, gra koncerty, supportuje Mobiego czy Chemical Brothers. I ta grupa artystów współtworzy jakby cały projekt. To było bardzo fajne i pamiętam, że to bardzo mi nakręcało. Ja bardzo lubiłem ten skład, tę płytę i to wszystko, co się wtedy działo. Fajne jest to, że on cały czas poszukuje. Bardzo mi się podoba naprawdę, że jak widzę, jak współpracuje z różnymi artystami, jak ich odkrywa, jak potrafi wyciągnąć, zwłaszcza z wokalistów. Pracuje naprawdę z różnymi producentami i Andrzej jest jednym z nielicznych, który potrafi z wokalisty wyciągnąć więcej, niż z czym on przychodzi. Wiesz co, taka jest teraz w ogóle fala takiej nostalgii. Ludzie lubią wracać do starej muzyki, ten jubileusz 20-lecia, no to nie tylko u ciebie, u mnie, no co i rusz się słyszy, że 20 lat temu coś się zaczęło, coś się ważnego wydarzyło. To był naprawdę super, super czas. Ale czasem mam wrażenie, jak z tobą, no ubolewam, że może ten kontakt nie jest tak częsty, że ty nie jesteś takim miłośnikiem tych powrotów do tych twoich wczesnych płyt. Czy źle to odbieram? No, w tym roku właściwie padła propozycja. To po pierwsze jest jakiś tam jubileusz, 20 lat jak od pierwszej płyty, więc jest okazja, żeby to pokazać światu i może to się wydarzy. Długo nad tym się zastanawiałem, czy chciałbym to robić, bo też pytanie, jak to zrobić, czy pokazać to takim, jakim było, gdzie czasy się zmieniły, czy upgrade'ować o nowe technologie i pokazać to, jakbym to dzisiaj widział, ale też nie ma to trochę sensu, dlatego że te rzeczy są z przeszłości i mają swój klimat, charakter, jakieś tam konstrukcje, które nie da się tak do końca przełożyć na dzisiaj, więc trzeba znaleźć klucz na to. Myślę, że zagramy po prostu jeden koncert, być może zagramy to raz, żeby sobie przypomnieć w podobnym składzie, jak to było, pokazać ludziom i tyle. Ja myślę, że trzeba iść, wiesz, jednak o ile to jest możliwe, do przodu i nie oglądać się, nie grzebać w starych rzeczach, bo to po prostu ma mały sens. Mhm. No, ale faktycznie bardziej, że dużo się u ciebie jakby dzieje na bieżąco, tak, więc tak. To też nie jest tak, że musisz koniecznie się na tym w jakiś sposób opierać. No oczywiście, to jak przymus to jest zupełnie jeszcze inna rzecz, gdybym musiał po prostu, gdyby to było jedyna moja deska ratunku, wiesz, jakby, żeby przetrwać i przeżyć, to oczywiście by to mogło wyglądać inaczej, ale naprawdę przez te dwie dekady bardzo wiele rzeczy się zmieniło i jakby u mnie w życiu, na świecie, jakby wszystko przyspieszyło bardzo, mam wrażenie, że tak wydaje mi się, że przespałem pewną erę, że patrzę na świat, wychodzę do miasta i wszystko się zmieniło i właściwie nie wiem kiedy. Mhm. Tak jakbym przez parę lat, nie wiem, siedział w więzieniu na przykład. No i tak jest też z tą muzą, już jestem zupełnie gdzie indziej, w innym miejscu. Nie znaczy, że lepszym, bo ciągle się jakby, wiesz, startujemy od zera, uczymy się po prostu. Mhm. Ten start point jest może w doświadczeniu gdzie indziej, ale tak naprawdę wszystko ma swoją cenę, bo tamte czasy miały ogromną naiwność i jakby taką beztroskość, coś takiego, że my naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to robić. Mieliśmy bardzo małe zasoby, takie warsztatowe małe zasoby, jeżeli chodzi o ekwipunek do robienia muzy. Małe know-how, bo w zasadzie nie było ludzi, którzy mogli ciebie tego nauczyć sami, to po prostu gdzieś tam wyczytywaliśmy tak. Pomiędzy. Właściwie to były czasy przedinternetowe. Tak. 20 lat temu nie używaliśmy praktycznie internetu, na pewno nie w tym kształcie jak dzisiaj.
No ale myślę, że rekompensowaliśmy to naprawdę potężną energią na scenie. Każdy gdzieś tam, wiesz, no ty byłeś cały czas na scenie, ale my byliśmy za kulisami, czekaliśmy na swoje wejście i człowiek wiedział, że dobra, jest ten moment. Po prostu pff, to był strzał. I to jest takie fajne uczucie, które ja cały czas żywo pamiętam. Wiele rzeczy gdzieś tam się zapomina, wiesz, daty, ludzi, ale to jest jakiś taki fajny feeling, który z łatwością sobie przywołuję. No bo to miało dużą świeżość wtedy. Jakby było też pokoleniowo takie komunikatywne, że naprawdę przychodzili ludzie w naszym wieku albo młodsi i wiesz, to było czuć, że po prostu płynie energia w obydwie strony. Tym, jak zdarza mi się bywać, rzadko, ale zdarza mi się albo oglądać koncerty młodych wykonawców w tej chwili, polskich choćby, to też widzę tę samą rzecz, że tam naprawdę płynie energia w dwie strony, taka młoda, nieskrępowana, niezwiązana tylko z tym, że ta muza, że chodzi wyłącznie o muzę, o przeżycie tej muzyki, tylko o przeżycie wspólnej jakby sytuacji. To jest bardzo piękne i to przeżyliśmy niewątpliwie. 20 lat, 6 płyt, kilkadziesiąt piosenek i mnóstwo projektów pobocznych. Statystycznie 4 autorskie utwory na rok. Ale już na pierwszym krążku Smolik zapowiedział, że będzie 50 881. Więc trzymamy go za słowo. Don't you see?